Bardzo się cieszymy, że możemy tak rok dobrze rozpocząć i profesorowi, i pani dyrektor składam gratulacje. Piękna wystawa. Piotr nas zaskakuje, nie zapomniał o drewnie. Ma to oczywiście swój pretekst inwestycji w Akademii. Zlikwidowano gisernię, to więc wrócił do drewna. Chyba szczęśliwie dla nas wszystkich. Proszę Państwa, chciałem przy okazji tej wystawy też z poziomu ministerstwa podziękować i pogratulować profesorowi, bo profesor, nie wiem czy wszyscy wiecie, ale niektórzy mają nawet to, co profesor zaprojektował. Zaprojektował jedno z najpiękniejszych odznaczeń polskich. Gloria Artis. Złotą, srebrną i brązową. I będzie chyba jedynym człowiekiem, bo to do tego się przygotowałem, żeby mieć wszystkie. Takiej osoby jeszcze nie ma. A dla tych, którzy jej jeszcze nie mają, to trzeba z Piotrem załatwiać, żeby przygotować. Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że możemy tu wszyscy być dzisiaj i obejrzeć nowe prace pana profesora i podziękować mu za to, co do tej pory zrobił. Dziękujemy bardzo. Witam serdecznie i stałych, i nowych. Widzę nowe twarze, widzę stare twarze, widzę pana ministra Weissa, widzę pana Skoczylasa. Fajnie, żeście przyszli. Jesteśmy. O, Wiktor Gajda, witam cię. Intencją całej pracy, jako tutaj przykładam się do tego, jest traktowanie ludności miejscowej poważnie. To znaczy nie szukam jakichś poklasków i nie szukamy jakichś takich wystaw, które się będą podobały. To znaczy nie jestem przeciwnikiem, żeby się wystawy podobały, ale myślę, że pilnowanie jakiegoś minimalnego poziomu artystycznego, estetycznego, także intelektualnego, no jest naszym obowiązkiem. To nie jest fanaberia. Teraz co do Piotra Gawrona. Ja poproszę Ewę, jego żonę. Ewa, chodź tutaj, bo nie można sobie wyobrazić Piotra Gawrona bez Ewy i nie można sobie wyobrazić Ewy bez Piotra Gawrona. Trzy zdania o Piotrze. Piotr jest Ślązakiem. Ojciec był kowalem i jest, ja zawsze to mówię, że jak przyjechałem, bo ja też jestem Ślązakiem, pół na pół taki, bo ojciec jest Ślązak. Z Tarnowskich Grów, Wieczorków tam jak psów. I jak przyjechałem tu na Mazowsze, to nie mogłem zrozumieć, dlaczego się wszyscy spóźniają. Tak, tylko ja przychodzę punktualnie. To wszyscy byli mądrzy, tylko ja byłem głupek. Bo Piotrek Gawron się nie spóźnia. Piotrek jest wychowankiem szkoły Kenara w Zakopanem. Ta szkoła, Piotrek prawdopodobnie Kenara już nie zastał, ale moja żona zastała, gdzie moja żona? Tutaj. Wiosłuje. Zastała. Ja też chciałem do Kenara chodzić, ale mnie nie przyjęli. Szkoła Kenara to jest coś więcej niż dydaktyka, nauczanie. To jest osobowość związana z jakimś misją, z czymś, co jest, to nie dzisiejsza szkoła, to inna szkoła. Tamta szkoła wychowała wielkich rzeźbiarzy, wspomnę tylko Jasia Kucza czy Słoninę, nie Jasia Kucza, Słoninę, Kulona, mogę wymienić, proszę, na łatkach, Hasiora. Chociaż ja nie jestem takim sympatykiem Hasiora. Ta szkoła, pamiętam go, jak przyjechał na studia Piotr Gawron do dziekanki. On umiał wszystko. Ludzie stamtąd umieli wszystko. I to też poczucie misji ma zaszczepione. I on jako pracownik Akademii Sztuk Pięknych, jako organizator różny, dziekan i tak dalej, bo tych funkcji miał mi bez liku, miał poczucie misji. Ewa, żona jego, jest córką dwóch naszych pedagogów
Haliny Centkiewiczów-Michalskiej i Leona Michalskiego. Postacie niezwykłe. Miałem możliwość być u nich w domu, miałem możliwość pić herbatę u nich w pracowni. To też jest osobowość. To też coś więcej. W domu wisiały rysunki wielkich artystów francuskich, Bonarda, co to rzadko spotykane. Klimat domu, klimat pracowni, to klimat takiej stałej wigilii, jakby codziennie była tam wigilia. Tam się na herbatę chodziło, to ludzie, którzy tam malowali, to, bo to pracownia malarska, to ludzie właściwie tacy, no powiedziałbym, domownicy, ci studenci. I teraz o sztuce Piotra. Jest to zaskakujące. On robiąc małe formy rzeźbiarskie, medalierstwo, przejął pracownię po Zosi Dębkowskiej, pani profesor, i zostawił ją, bo już na emeryturze niedługo następnym, ale ta pracownia zmieniła się, rozbudowała się, no to lata upłynęły, ale trzeba się było starać. Proszę Państwa, muszę powiedzieć, że czuję się fatalnie. Chory jesteś. Bo mam, nie, mam mówić publicznie. Wolę zrobić 10 rzeźb, niż jedno słowo powiedzieć. Bo tu, gdy ustawiałem rzeźby, jeden z pracowników zadał mi pytanie, a proszę Pana, jak powstaje taka rzeźba? No więc, aby rzeźba powstała, to wpierw musi być pomysł. A żeby zrodził się pomysł, to potrzebna jest muza. A moją muzą jest moja żona. Rzeźba zaczyna się od tego, że tworzy się w glinie. Tak jak zawsze. Gdy rzeźba już jest skończona w glinie, na tą glinianą rzeźbę nakłada się warstwę gipsu. Jest to negatyw. Następnie negatyw otwiera się, wyciąga się glinę, formę się myje, składa i teraz ten negatyw wykładamy znów gipsem. Tworzymy pozytyw. Gdy gips zastygł, otwiera się negatyw i mamy rzeźbę z gipsu. Na tą gipsową rzeźbę nakładamy warstwę silikonu. Na ten silikon znów warstwę gipsu. Gips otwieramy, czyścimy i tak dalej, znów składamy i teraz do środka wlewamy wosk. Ten wosk składa się z wosku pszczelego, z kalafonii i z parafiny. Teraz zdejmujemy ten płaszcz gipsowy, odciągamy silikon i to, co było z gliny, następnie z gipsu, to teraz mamy z wosku. Do tego wosku przyklejamy kanały, którędy brąz wpłynie do środka. Teraz już tą woskową rzeźbę z układem wlewczym zanurzamy do takiej masy, jest to gips z cegłą mieloną. Gdy to zastygło, wkładamy to do pieca i w temperaturze 650 stopni wypalamy ten wosk. Wosk się traci, stąd nazwa wosk tracony. Gdy forma została wypalona, wlewamy do środka brąz. Brąz zastygł, rozbijamy formę i mamy rzeźbę z brązu. Teraz odcinamy te wszystkie kanały wlewcze, następnie cyzelujemy, a na samym końcu nakładamy patynę, czyli metal traktujemy różnymi specyfikami chemicznymi. I rzeźba jest gotowa. To i już. No cóż, powiem tak, że zawsze chciałem, żeby moje rzeźby były pogodne, radosne, wesołe.
Jeżeli oglądając moje rzeźby zobaczę uśmiech na waszych twarzach, to o to mi chodziło. I na koniec chciałem podziękować pani dyrektor za to, że mogłem pokazać swoje prace profesorowi Wieczorkowi, że wybrał mnie do tej wystawy. No i dziękuję wam, że przyszliście. Dziękuję. Powiem tak, że po skończeniu Akademii, czyli w 72 roku, uświadomiłem sobie, że mówimy o rzeźbie, że rzeźba w Polsce jest w tematyce dramatyczna, heroiczna, no tragiczna. I uświadomiłem sobie, że ja jestem inny. To znaczy z natury jestem pogodny i chciałem, żeby moje rzeźby też takie były, żeby dostarczały ludziom radości, wesołości, pogody, ducha. Co ci dał Kenar, a co ci dała Akademia? To znaczy szkoła Kenara w Zakopanem i dała mi takie poszanowanie pracy, poszanowanie warsztatu. To, że twórczość to nie jest coś chwilowego. Po prostu pracuje się od rana do wieczora. No to jest taki zawód. A studia w Akademii dały mi to, że mogłem zapoznać się z takimi i technikami, których w Zakopanem nie było. Tam no choćby do gipsu i do drewna. No tak, choćby odlewnia. Malarstwo jest taką odskocznią. Powiem, jak to się mówi, otwartym tekstem. Jak mnie krzyż boli, to maluję. To maluję. No ale jak patrzę na to malarstwo, ono ma jakiś takie napięcie wewnętrzne, jakiś taki klimat takiej trochę groteski i trochę jakiegoś takiej tradycji polskiej sztuki XIX-wiecznej, coś. To z czym się inspirujesz? Wydaje mi się, że moje malarstwo jest taką analogią do rzeźby, że są spójne, że jakby mówię w zasadzie... Ale chcesz, żeby było spójne? Tak, chcesz, żeby było tak, spójne. Tak. No i po prostu mamy domek na wsi i to jest wnętrze naszego domu. Po prostu muza podszepnęła mi, co mam wyrzeźbić.